jest protest pod Sejmem Stop Dyskryminacji Sanitarnej organizowany przez Justynę Sochę. Ja mogę od siebie tylko powiedzieć tyle, że lekarze z prawdziwego zdarzenia kojarzyli mi się zawsze z walką, ale o nasze życie w szpitalach z walką medyczną. Ci niezłomni lekarze, jakim jest również pan profesor, walczą dosłownie. Walczą dosłownie i chwała im za to, że potrafili przeciwstawić się ogromnej maszynie, z której się wywodzą. Szanowni Państwo, mamy przed sobą walkę na śmierć i życie. Ponieważ poprzednicy obecnych oprawców uszli w karze, mówię teraz o nazistach, którzy do dzisiaj formują opinię publiczną w Polsce poprzez wiadomy portal. Mówię o komunistach, którym pozwolono ujść winie i karze takim osobom jak Jaruzelski i Kiszczak, a ci, którzy z nimi spisali zmowę magdalenkową, właśnie nam sprowadzają na głowę nowe nieszczęście, to zapowiadam, że prowadzę dochodzenie epidemiologiczne w sprawie osobistej winy podżegaczy, pomocników i egzekutorów ludobójstwa. Także dziękuję wam bardzo, że tutaj przyszliście. Protestujmy w sposób jeszcze dopuszczalny, w sposób pokojowy, demokratyczny. Niedopuszczalne naszym zdaniem jest również to, że rozmowy na temat szczepień miały być przeprowadzane z osobami nieletnimi, skoro decyzje w tej sprawie podejmują rodzice. Karygodne wręcz jest manipulowanie poczuciem bezpieczeństwa dzieci, jakiego dopuścił się prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja, próbując wmówić uczniom, że jedynie szczepienia uchronią je przed zdalnym nauczaniem. Morderca! 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 Dlatego w tym liście stawiamy panu ministrowi pytanie, w jaki sposób będzie pan przeciwdziałał opisanej niesprawiedliwości, dyskryminacji oraz łamaniu praw konstytucyjnych uczniów i nauczycieli. Zauważamy narastanie w społecznościach szkolnych presji, ostracyzmu, a nawet ataku na osoby niezaszczepione przeciw SARS-CoV-2. Dyrektorzy wielu placówek oświatowych stosują pośredni przymus szczepień poprzez segregację i wykluczanie niezaszczepionych nauczycieli oraz uczniów z możliwości korzystania z przysługujących im praw. Nie wszyscy są również świadomi, że zamieszczone na stronie ministerstwa wytyczne są jedynie rekomendacjami, a nie obowiązującym prawem. Segregacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Stop segregacji sanitarnej! Na każdym kroku groziła śmierć, walczyła z okupantem. Co my możemy robić? Musimy kultywować tożsamość, ducha nie gasić. Musimy się między sobą solidaryzować. Nie możemy liczyć niestety na sprzedajne, wredne pseudoelity, które nas zdradziły. Wciągacie nas dzisiaj za maseczki. Co wiecie, że te maseczki nic nie dają, bo te maseczki to jest szmata na twarz, gdzie otwory... Otwory są 100 razy większe niż wielkość wirusa. Idiotyzm. A tylko powodują przyduszanie. Ludzie mają problemy z oddychaniem. Doktor Kukwa mówi, że wymiana tlenowa jest bardzo ważna dla każdej komórki, bo każda komórka musi mieć tlen, żeby powtórzyła genom, bo jak nie powtórzy genomu, to dochodzi do choroby nowotworowej. Czy wy słyszycie? Bracia policjanci, słyszycie? Policjantki z komendy w Sztumie zaprosiły mnie na zorganizowane przez komendę spotkanie z młodzieżą. Dziewczyny zrobiły to świetnie, zaprosiły urzędników miejskich, rodziców, młodzież. Były to fantastyczne spotkania. Stąd moja znajomość z nimi. Po dłuższej przerwie pomyślałem, że zatelefonuję. Moja znajoma policjantka pyta, co u mnie. Powiedziałem, wiesz, walczę. Jest źle. Mówię, stop segregacji, bywam na protestach. Ona powiedziała, wiem. Czytam, oglądam. I podzieliła się ze mną swoją historią. Chodziła bez maski. Mówiła stop segregacji. W przestrzeni sztumskiej komendy. I szef tej komendy
przykrzał ich życie, a później odsunął od pewnych działań. Za karę. Traciła energię, traciła pieniądze, traciła siły, ale postanowiła, że nie podda się i poszła do sądu. Wygrała sprawę. Dzisiaj jesteście jeszcze posłami, jutro będziecie bandytami. My, naród, wyjmiemy was spod prawa. Wyślemy za was listy gończe i przy pierwszej nadarzającej się okazji zostaniecie aresztowani i zamknięci w miejscach odosobnienia, a Trybunał Narodowy wyda na was wyroki takie, na jakie zasłużyliście. Brawo! W internecie, w portalach, na stronach internetowych są wystąpienia ludzi, którzy mamroczą o złotym miliardzie. Na ziemi ma zostać złoty miliard ludzi, reszta do piachu. Kilka dni temu żołnierz korporacji amerykańskich pobił policjantów. Odważył się podnieść rękę na człowieka, który przyszedł do niego w czapce, na którym było godło państwa. Pobił kobietę, zmasakrował jej twarz. I gdyby nie kamraci z Gdańska, z Trójmiasta, to nie daliby mu rady. Tych trzech młodych chłopaków z Gdańska, którzy obezwładnili tego amerykańskiego bandytę, kłaniamy się im i dziękujemy im za to. I teraz uważajcie, hańbą się okrył komendant policji w Gdańsku, który nie stanął po stronie swoich policjantów. Co powinien był zrobić? Podać się do dymisji! Jest Polska! To nie Polin! Tu jest Polska! To nie Polin! Tu jest Polska! To nie Polin! Kujecie pod sąd! Kujecie pod sąd! Bandyci! 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 Zarejestrowany jako amerykańska spółka z numerem rejestracyjnym amerykańskiej spółki. Każdy urząd w Polsce, każdy urząd skarbowy i policja też. Mówimy sanepid. Sanepid daje mandat. Sanepid jest amerykańską korporacją. Nad nami, Polakami, wolnymi ludźmi. Nie mają jurysdykcji. Nie wolno im tego robić. Podam wam zaraz. Numer DUMS 42409964-8. Pod tym numerem zarejestrowana jest prywatna polska firma prawa handlowego pod nazwą Główny Inspektorat Sanitarny, ulica Targowa 65, 03729 Warszawa. Szczepionki, czyli tak naprawdę eksperymentalne preparaty medyczne, to jest środek ludobójstwa. To jest Auschwitz, to jest doktorzy, którzy to dają swoim pacjentom, to są doktorzy Mengele. To sobie musimy wyraźnie powiedzieć. Nie wolno nam tego robić. Apeluję tutaj do wszystkich. A do zdrajców, szczepcie się. Dziękuję. Zebrała się taka grupa merytorycznych, mądrych wojowników, którzy przedstawili swoje stanowisko, przedstawili argumenty, których nie będą w stanie ci państwo na górze odbić, ale 2 minuty okazały się za małym obciążeniem. Dlaczego? Dlatego, że dochodzi mnie właśnie informacja, że ludzie, którzy dostali 2 minuty, są jeszcze dodatkowo wyciszani i zagłuszani. W Kanadzie ponad 4000 policjantów po prostu odeszło ze służby! Zdrajca się na nas patrzy. Zdrajca się na nas patrzy. Zdrajco! Odejdź od okna! Zdrajca! To jest elita intelektualna, która się wykuwa w boju. Chciałbym was prosić, żebyście tym ludziom podziękowali za ich odwagę i za ich pracę głębokimi brawami. Oni do nas tutaj jadą. To jest strona społeczna. Dziękujemy! 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 Dziękujemy!
każdego, kto wychodzi z tego Sejmu, jakby go tak bić, to można byłoby tylko powiedzieć tak, bić kurwy i posłów, cytując Piłsudskiego, i na pewno nikomu niewinnemu krzywda by się nie stała. I Polacy, wydaje się nam dzisiaj, że jesteśmy słabi, że nic nie możemy. Wypełnia nas stan najgorszy, jaki może być, poczucie bezsilności. Ale uwierzcie mi, uwierzcie mi, uwierzcie mi. Kiedy rozum zawodzi, bądźmy Polakami. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. Wczoraj spotkaliśmy młodego człowieka, który powiedział: nie jestem za wami, ale będę za wami. Pokażcie, co potraficie, bo ja się boję! Ja się pytam, ile masz lat, synku? 23 lata i on się boi. I powiem wam, to dobrze, że się boi. Najgorsi są ci, którzy dzisiaj się bawią, którzy dzisiaj oglądają TVN, TVP, Polsat. Ci są najgorsi i ci pójdą na rzeź z uśmiechem na ustach. I możemy zginąć z poczuciem, że przyszłe pokolenia powiedzą: dziadek miał jaja, babcia była dziewucha twarda jak stal. Dlatego dzisiaj wspomnijmy ich i będą nas wspominać. Ludzie, mówię za siebie. Jeżeli oni uchwalą tę ustawę, ja w swoim sercu skazuję ich na śmierć! Czemu nie? Pałeczką, pałeczką, pałeczką posłów. Pałeczką, pałeczką, pałeczką tam i tu. Pałeczką posłów. Bóg to nie jest puszysty kotek! Bóg nas stworzył do tego, żebyśmy byli coraz doskonalsi. Tam siedzi pomiot diabelski. I to jest poza wszelkim błędem. Tam siedzi zło. Tam siedzi zło. Brawo! Wśród tych, co oddali życie za Chrystus, zaufaj, mamy ich głos. Wychodzę z cienia, nauka płynie z podziemia. Nas wszystko się zmienia, buntuje się matka ziemia. Zamieta tej gry, to oni wolna się zmieni. Zaliczmy krzyż, jesteśmy wolni. Idziemy pośród tych stąd. Oddali życie za kilka, za wybór mamy los. Zaufaj, mamy ich los. Mamy ich los. My jesteśmy elitą, bo oni są z nas. Dziennikarze, dziennikarze niszczą każdy autorytet, który jest niezależny od tego, co się dzieje. Panie pośle, czy pan będzie walczył za wolność? Naszą i ich wszystkich! No niestety musimy tę wolność sami sobie wywalczyć. Musimy tę wolność sobie wywalczyć i jeżeli to dalej tak pójdzie, to u nas to jest spokojnie. Wiecie, jakie są demonstracje na Zachodzie? Tam dopiero są ludzie oburzeni. To nie dzieje w Austrii, we Francji. Przecież to u nas to jeszcze jest walczy. Mamy całe 2 minuty na wypowiedzenie się. Osoby prywatne, a stowarzyszenia, fundacje, 5 osób. Niezależnie od tego, czy wypowiadała się jedna osoba, czy maksymalnie 3 w ramach tego stowarzyszenia czy fundacji. Więc zwróćmy uwagę na to, jak poważnie podeszli do wysłuchania publicznego. 2 minuty na tak ważny temat, jakim jest zabieranie nam wolności w temacie samodecydowania o naszym ciele, tak? Członkowie komisji, te numery wasze są bardzo słabe. Jako informatyk mogę wam powiedzieć, że zapanuję nad wszystkim, jeśli chcę. Bawicie się z nami jak dzieci. Muszę powiedzieć smutne słowa. Jeden z członków komisji, którego pominąłem w czytaniu, był Janusz Korwin-Mikke. Przyszedł tutaj, zapytałem go wprost, czy będziecie walczyć o naszą wolność. A on, wiecie co powiedział? Musimy walczyć sami. To po chuj oni nam są! Po co są politycy, jeśli mamy walczyć sami? Bo jeśli mamy walczyć sami, to zaczniemy walczyć sami. Wrócimy ziemi, stąd nasz ród.